troszeczkę w zadu kosztowali. Wolę tajne lodu, połania nie brali. Bo ja powinę troszeczkę w zadu kosztowali. Na bajki, panie brate, na bójki, na bajki. Tam muzyki drewno grają, kato kule łajki. Na bajki, panie brate, na bójki, na bajki. Tam muzyki drewno grają, kato kule łajki. Dziękujemy ogromnie. Przywozimy bieszczadzką energię, chociaż tak naprawdę ludziom się Bieszczady kojarzą chyba trochę z nostalgią. Dlatego następna pieśń będzie bardziej nostalgiczna. Oj, Pidlisą, w której będzie można usłyszeć głos samej Julii Warholi, która to miała ogromny wpływ na swojego syna, który został później wielkim artystą Andy'ego. Andy Warhol się nazywał. Oj, Pidlisą z Oleneńkiem. We'll be right back.
Bardzo dziękujemy. To taka nasza bieszczadzka balladka o Pidlisom. O tym, jak mężczyzna bardzo się zakochał w wdowie. We wdowie. Mama nie chciała go wydać za mąż, za tę wdowę. Bo mówiła, że wdowa to zna same czary i tylko cię oczaruje i rzuci. Ale on się tak zakochał. Mówił, mamo, ona mi będzie wino dawać. Miodem będzie mnie karmić, w jedwabie mnie będzie ubierać. No nie wiem w sumie, czy przekonał mamę, bo nie ma dalszej, następnej zwrotki. Tak został już z tą jedną zwrotką, że tak wspaniale wdowa potrafi się zająć mężem. Kto wie, jak to się zakończyło? No życzmy szczęścia człowiekowi. Cóż, następna pieśń też o wydawaniu za mąż. Kurczę, ich jest chyba wiele w ludowej twórczości. Do Latynia, moja maty, Zachory, wydaty.
Bardzo dziękujemy. Następna pieśń jest to pieśń, którą nauczyłam się od swojej babci, ale też znaleźliśmy ją w nagraniach właśnie tej Julii Warholi. I słyszałam, że tutaj w okolicach też ta pieśń jest znana. To jest Czerwona Róża Trojaka. Może ktoś kojarzy? To też ballada. Teper zaspiwam Czerwona Róża Trojaka.
Dziękujemy ogromnie i po tej smutnej baladzie zapraszamy na utwór instrumentalny, trochę żywszy. Może nie zaczyna się od razu tak skocznie, ale później są takie fragmenty, że aż wiem, że niektórych podrywa do tańca, więc jeśli ktoś będzie chętny, to gorąco zapraszamy. Już nie jest tak gorąco od słoneczka, więc można się porozgrzewać. Jest to utwór U Stefana. Thank you.
Dziękuję w imieniu chłopaków zespołu u Stefana, to był utwór. A następny, jaki zagramy, to będzie pieśń z okolicy Wołynia, Ojne Budu. I tutaj czemu z Wołynia muszę wytłumaczyć, bo my oprócz pieśni bojkowskich i łemkowskich mamy także pieśni ogólnie z pogranicza polsko-ukraińskiego. Zresztą zaczęliśmy koncert także pieśnią z Lubelszczyzny, to była A w niedziela rano. I jeszcze pojawi się jedna pieśń z Lubelszczyzny, także polsko-ukraińskie pogranicze króluje w naszym repertuarze, choć bazą jednak naszą jest Bojkowszczyzna i Łemkowszczyzna z racji właściwie chyba mojego pochodzenia i tego, że wszyscy pochodzimy też w sumie z tego regionu. Pieśń Ojne Budu. Ojne
Dziękujemy ogromnie. Następna pieśń troszkę weselna, bo i właśnie obrzędowa, weselna. Weselna pieśń. Lita ptaszek popit daszok i jest o tym, że dziewczyna bardzo, bardzo się niecierpliwi i chce już się wydać. I pyta się, kiedy ja się wreszcie wydam. I pieśń jest o ptaszku w pierwszej zwrotce, ponieważ dawniej wierzono, że ptaszki przynoszą informacje, jakąś wiedzę, coś wiedzą, przylatują skądś z daleka i są wyposażone w jakieś informacje. Dlatego też pojawiały się w najstarszych kolędach ptaszki różne. I to jest też pieśń, która się zwraca do ptaszka. Dziewczyna pyta się, lita ptaszek, popidaszek, kiedy ja się wreszcie wydam.
I zagramy jeszcze jeden utwór, jest to utwór Watacha, troszkę nietypowy jak na nasz repertuar, ponieważ autorski. Składa się z słów takich zmieszanych staropolskiego, staroukraińskiego i starocerkiewnosłowiańskiego. A nie, przepraszam. Jest po polsku. Starocerkiewnosłowiański to jest Wiedźmin, który mieliśmy zagrać, ale troszkę czas nas goni. Dostaliśmy informację, że musimy się pospieszyć, więc gramy ostatni utwór Watacha. Jest to utwór autorski, nasza melodia, nasz tekst, ale w stylizacji ludowej. Już 20 lat, więc 20 lat temu to była nowość, że takie rytmy, takie dźwięki, tyle elektroniki. Po prostu chcieliśmy młodych zaciekawić też ludową tradycją, bo ja na przykład bardzo kocham pieśni, kocham symbolikę pieśni, teksty ludowe, które są naprawdę nie takie proste, jakby się wydawało.
A chłopacy, że tak powiem, aranżują na współcześnie, żeby zainteresować. Okazuje się, że dźwięki z przeszłości mogą zyskać współczesne brzmienie, współczesną aranżację i jesteście tego dowodem. Szeroką rozpoznawalność tą hają przyniósł serial Watacha. Mhm. Czy kompozycje do tego filmu to były utwory z waszego repertuaru, czy kiedy padła propozycja, dopiero zaczęliście pisać nowe? Ten ostatni utwór, który zagraliśmy, był właśnie napisany specjalnie dla serialu Watacha, był przez producentów przesłuchiwany, zanim został, zanim ujrzał w ogóle światło, jeśli tak można mówić o utworach muzycznych. I ten utwór rzeczywiście, tak, powstał specjalnie dla serialu. Natomiast większość jednak to były utwory, które już istniały wcześniej. Zaczerpnięte z tradycji, tak, z tego, tak, co graliście. Tak, z tym, że w międzyczasie, kiedy trwała już współpraca, my wydawaliśmy kolejną płytę i ta płyta także znalazła się w ścieżce dźwiękowej. Oczywiście jest serial, który warto obejrzeć, by poznać jego fabułę, ale jest dla to jeden z tych też seriali, dokładnie, w którym zawieszamy oko na pejzażach bieszczadzkich, ale jeśli po raz kolejny zdecydujemy się oglądać Watachę, to już można z zamkniętymi oczami tylko po to, by słuchać waszej muzyki. Bardzo nam miło. Ta muzyka znalazła się na płycie Czereda, tam są też dodatkowe smyczki. Tak, tam jest nagranie z koncertu, który nagraliśmy z orkiestrą symfoniczną, była to orkiestra polsko-ukraińska, zagrana na żywo w Rzeszowie na festiwalu i to się też znalazło, tak, na płycie Czereda. A jeden z utworów trafił na listę przebojów. Tak, na listę, tak, listę przebojów radiowych, tak. Macie szczęście do takich niezwykłych pomysłów, do takich nieoczywistych związków muzyki tradycyjnej ze współczesnością, bo myślę, że ten projekt, z którego utwory też tutaj zabrzmiały, projekt, do którego sięgnęliście po pieśni zaśpiewane przez mamę Andy'ego Warhola, no to kompletna nieoczywistość. Jak wpadliście na ten trop? Pomysł nam podrzucił nasz znajomy, Słowak. Łemko, słowacki Łemko, był naszym przyjacielem od wielu lat i któregoś dnia powiedział nam, że słuchajcie, bo tutaj w Medziloborcach, w muzeum, zresztą muzeum bardzo kochamy i bardzo dziękujemy muzeum, bo pozwoliło nam wykorzystać zdjęcia archiwalne, które Państwo mogli zobaczyć, zdjęcia Julii Warholi i rodziny Andy'ego Warhola. I kolega powiedział, że w tym muzeum są nagrania Julii Warholi. I może byśmy chcieli udało się wam tę płytę wyciągnąć z tymi karpackimi nagraniami? Tak, udało nam się, tak, przez kilka lat je przesłuchiwaliśmy i zastanawialiśmy się, jak je ugryźć, żeby ich nie zniszczyć, popsuć. Żeby nie popsuć. Tak, nie chcieliśmy aż tak bardzo ingerować, żeby, no, żeby nie było szkoda po prostu tego materiału. Staraliśmy się po prostu dopieścić jak najbardziej, staraliśmy się z całych sił. No i mama mistrza popartu zaistniała i istnieje wciąż na scenie i okazuje się, że w różnych regionach mieszkańcy odnajdują swoje dźwięki i swoje ślady w tej muzyce, śpiewanej z tęsknoty. Tak, to też świadczy o tym, że muzyka nie ma granic. Przenikają się te rzeczywistości, a nad czym teraz pracujecie? A to tajemnica. A, ale jak zwykle odrobinę. Są to ludowe pieśni z naszego regionu. I kiedy premiera? Kiedy nas zaskoczycie jeszcze nowym materiałem? Wiemy, bo my bardzo długo siedzimy nad płytą zazwyczaj i po prostu zresztą nie mamy też wydawcy takiego, który jakby nas pogania, więc na spokojnie, przy mgle, przy kawce, przy dymku jakimś. Możecie przegadywać, kontemplować, tak. Cieszyć się tym procesem. Zgadza dochodzenia się. Do. To prawda, tak. Tym piękniej dziękujemy wam za waszą obecność na Festiwalu Podlaska Oktawa Kultur. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gościem studia była Marysia Jurczyszyn-Kulik z zespołu Touhaje. Dziękuję bardzo, dziękuję wspaniałej publiczności za wszystkie uśmiechy. Bardzo miło było śpiewać dla państwa. Dziękuję. Dziękujemy.